Ja bym na tym etapie był daleki jeszcze od dokonywania takich ostatecznych ocen. Przypomnę, że jesteśmy w trakcie, czy, czy, czy chwilę po pilotażu, mamy 2,5 tysiąca gmin. Dotychczas ponad 200 gmin do tego systemu zostało przyłączonych, a i nie wszystkie funkcjonalności systemu poznaliśmy, no bo nie wszystkie są. Natomiast, natomiast z całą pewnością ten system... Mógłby, gdyby został, gdyby został skończony i gdyby dobrze do tego zadania przygotować samorząd i pokazać, że jest to ważny instrument wsparcia, mógłby na co dzień służyć no, w końcu w trudnej pracy pracowników socjalnych i mógłby troszeczkę ich odciążyć, czy, czy, czy spowodować, że te działania biurokratyczne, które na co dzień podejmują, okazałyby się. Y y łatwiejszymi. Terminale są stare, one są z 2013 roku, tak więc jak na komputer one są stare, w laptopie baterie mają pół roku gwarancji, tak więc te baterie, które powinny wystarczyć na cały dzień pracy wystarczają maksymalnie na 5 godzin pracy, no 5 godzin to trochę mało, Brak jest możliwości skorzystania z pomostu na tym terminalu, czyli z tego programu, na którym te świadczenia są dalej opracowywane i wywiady. Tak więc, pracownik mający do dyspozycji terminal, no zajmuje też w punkcie pracy socjalnej komputer stacjonarny bądź laptop, zależy, jak jest wyposażony ten punkt, korzysta z dwóch urządzeń, żeby korzystać w dwóch systemach jednocześnie, czyli trochę absurd. Założeniem empatii było, korzystajmy ze wspólnych platform, żeby te dane były dobrze zweryfikowane, żeby z różnych miejsc można było zidentyfikować beneficjenta pomocy społecznej, plus dodatkowo, żeby nie było nadużyć, jeśli chodzi o pomoc. I założenia były bardzo słuszne, bardzo dobre, natomiast tak naprawdę jedynym identyfikatorem i najlepszym w tej chwili jest baza PESEL, gdzie przyjmujemy tak naprawdę, że ta baza jest najbardziej prawdziwa i Y, najbardziej wiarygodna i ona faktycznie funkcjonuje. Natomiast wszystkie inne bazy, chociażby Platforma SEPI, chociażby Platforma ZUS, która jest bardzo potrzebna i tak jak w przypadku pomocy społecznej, no, y, korzystamy z niej na co dzień, jej informacje, które pozyskujemy za pomocą empatii są. Y, Ograniczone, bo albo są nieprawdziwe, często bywa, że e, na przykład identyfikujemy klienta, który jest zasiłkobiorcą stałym, za którego sami opłacamy składki, tymczasem nie ma go w systemie. E, to samo jest z SEPI, jeżeli chodzi o e, urząd pracy. Stan rejestracji, czasem zdarza się, że się pokazuje wcześniejszy okres rejestracji, takie docierają te informacje niewiarygodne. Brakuje tutaj nawet takich prostych narzędzi jak... Y Odpowiedź słownika. Jeżeli się zdarzy jakaś pomyłka w imieniu, literówka, formularz przyjmie takie imię przekształconie i automatycznie ten wywiad będzie nieważny. W momencie ściągania go do pomostu okaże się, że jest błędny, że są niezgodne dane, nie ma możliwości poprawienia już tych danych, trzeba wrócić do, do klienta i przeprowadzić jeszcze raz wywiad. Z takim problemem się spotykają pracownicy korzystają z tej platformy? To jest tak, że system docelowo ma być skierowany do szerokiego gona osób, odbiorców, beneficjentów systemu zabezpieczenia społecznego. W związku z tym, należy w mojej ocenie przyjąć, że będą takie grupy, które z niego nie będą korzystały, będą takie, które będą w części, będą takie, które będą chętniej korzystały. I rzeczywiście. Te wypowiedzi medialne, te sygnały pokazujące, że to osoby bezdomne są głównym niemalże beneficjentem systemu, tak te przekazy zostały, zostały ułożone, to, to tak wcale nie jest. Oczywiście, że bezdomni są w tym systemie. E, mogą y, z tego y, instrumentu skorzystać, czy będą mogli za chwilę je, je, jeszcze bardziej. No ale też wiemy doskonale, że z, z powodów oczywistych pewnie to będzie ta grupa beneficjentów systemu pomocy społecznej, która będzie relatywnie rzadko korzystała albo wcale. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić z kolei klientów nie, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego, y, którzy, będą, y, którzy będą właśnie za pośrednictwem te, te, tej informatycznej, Korzystały oni po prostu z systemu. Oczekiwania pracowników wobec terminali były takie, że jest to kompletne narzędzie dla pracownika zawierające jakiś podstawowy pakiet biurowy, zawierające dostęp do internetu, pozwalające pracować zarówno w pomości lub innym systemie opracowującym świadczenia, jak i oczywiście w empatii. Terminal jest po prostu ślepy i głuchy. Z całą pewnością należy dokończyć wszystkie funkcjonalności, bo nie wszystkie funkcjonalności dzisiaj są dostępne i z nie wszystkich należy korzystać. Z całą pewnością należałoby się zastanowić nad samym sprzętem, który czy dzięki któremu, czy za pośrednictwem którego pracownik socjalny będzie mógł wywiad środowiskowy przeprowadzić i pewne dane pozyskać. I to jest sprzęt, który powinien być który powinien być lekki, który powinien mieć wiele funkcjonalności i który będzie no, no nowoczesny. Tak. I będzie dawał pracownikowi socjalnemu możliwość skorzystania również z, 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 wielu innych, z wielu innych rzeczy, czy sprawdzenia innych rzeczy, na przykład po, przy przeprowadzaniu wywiadu u klienta. Ludzie się pytają, widzą, że człowiek przychodzi z komputerem. Czy może mi pani podać adres y, przychodni psychologicznej? Pedagogicznej, yy, najbliższego żłobka, przedszkola. Pracownik zachwycony, mając nową zabawkę, wiesz, oczywiście uruchamia to urządzenie. Okazuje się, że tam nie ma żadnych innych funkcjonalności poza formularzem wywiadu. Brakuje nawet kalkulatora. Trzecią kwestią to są wreszcie yy, pewne reguły prawne yy, yy, korzystania z. Z tego instrumentu. Dopiero, tak naprawdę, 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie przepisy, na podstawie których będziemy mogli w pełni, w pełni korzystać i w ten sposób przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy. No i czwartą rzeczą to są szkolenia. Szkolenia, jeszcze raz szkolenia. Nie przeprowadził nikt takiego szkolenia kompleksowego, że są wszyscy tutaj zaangażowani w to szkolenie. Jest. Ostateczny użytkownik, czyli pracownik socjalny, jest jego bezpośredni przełożony, jest kierownik akceptujący wywiad i oni razem szkolą się na tym programie pod okiem jakiegoś fachowca. I wiedzą ko konkretnie jakie mają tutaj możliwości, jakich rzeczy się nie da zrobić i wiedzą co po kolei należy do ich zadań. Więc ludzie pracują na tym troszkę na zasadzie samouków. Natomiast ja ciągle wierzę, że, y, że różnego rodzaju rozmowy i jakby weryfikacja na etapie tej wstępnej implementacji y, spowoduje, że ten system jednak... Zostanie w pełni zaimplementowany, ale zostaną wszystkie rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy, o których środowisko rozmawia, bo ta dyskusja też dzisiaj jest prowadzona przez środowisko pomocy społecznej, zostaną uwzględnione, tak, aby były przyjazne, żeby mogły służyć pracownikom, którzy z tego będą korzystać, no ale też, przede, a może przede wszystkim klientom systemu pomocy społecznej, czy szerzej klientom systemu zabezpieczenia społecznego.